Don't even get me started on the humans. They had it all. Fresh air, clean water. Now they're just a faint memory, and it's all of their own making. But we, my friend, are here to stay. For we are beavers, and we put our trust in timber. We take what is left of humanity for our own benefit. We have learned our lesson. We use what is born of the earth. We respect the nature's cycles. But we leave nothing to chance. Because we know the sun can burn the ground like fire. We work hard every day. And every night. Well, a beaver's gotta rest sometime, right? We make Earth a home for all the beavers. We are Timberborn, and we are going to thrive. Powitała nas produkcja z gdańskiego studia McKenistry Timberborn. Daj znać, co sądzisz o tym zwiastunie, a ja zapraszam Cię w dniu dzisiejszym na przegląd sektora gamingu. Tak więc witam serdecznie i zobaczmy na karcie społeczność, czy rzeczywiście gaming zwyciężył, bo przypominam, że w każdy poniedziałek rusza głosowanie, w którym możesz współdecydować o tym, jaki przegląd w weekend będziemy oglądać. Widzimy, że mamy 165 oddanych głosów. Walka była dosyć zacięta pomiędzy spółkami z WIG20, a właśnie gamingiem i widzimy, że gaming zwyciężył, zdobywając 30% oddanych głosów. Czyli startujemy z gamingiem. Tradycyjnie zobaczymy sobie podsumowanie piątkowej sesji, wyniki portfela w ujęciu tygodniowym, jak również od początku roku oraz poszczególne spółki, które przygotowałem dla Ciebie na wykresie. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam tradycyjnie do pozostania i od razu, nie przedłużając, ruszajmy z podsumowaniem piątkowej sesji i zobaczmy, co ciekawego wtedy się wydarzyło. Widzimy, że spółką, która dała zarobić najwięcej swoim inwestorom, był Allianz, prawie 18%, dokładnie 17,92. Potem MedMind, czyli debiutant z tego tygodnia, 6,46 na plusie, Moonlight 5,95, Unilab 4,39, Gaming Factory 4,38, Polyslash 3,69, Call to Play 3,65 i widzimy, że skromne te wzrosty, jeżeli chodzi o ten sektor. Przypominam, że w tym tygodniu były również trzy debiuty, które zobaczymy sobie również w zestawieniu spółek debiutantów tegorocznych. Widzimy, że ponad 70 spółek jest w tym zestawieniu, no i cały czas można powiedzieć, że marazm oczywiście trwa w tym sektorze, zresztą wyniki portfela dobitnie to pokazują. Największe zejścia korekcyjne na piątkowej sesji należą do GameEvo 9,75 na minusie, Art Games 5,37, Neurone 5,33, Noobs 5,17 czy Konsole, czyli też debiutant z tego tygodnia, 4,11 na minusie. Jeżeli chodzi o obroty, w piątkowej sesji królem oczywiście był CD Projekt, 56 milionów. Przypominam, że CD Projekt jest utrzymywany na trzech shortach cały czas. TS Games 14 ponad milionów, 11bit, banieczka. Jeżeli chodzi o SAM Index, to wzrósł nam o 0,14, 23 917 punktów. I zerknijmy sobie na kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki. Tutaj najwięcej cały czas za jedną akcję trzeba zapłacić w przypadku Creepy Jar, bo aż 744 zł, TS Games ponad 551 zł, Playway ponad 440 zł, 11bit ponad 429 zł, sam CD Projekt tutaj za jedną akcję trzeba zapłacić ponad 181 zł, czy GameEvo 148 zł. Potem jak widzimy, to rozstrzał cenowy jest przeolbrzymi, przeogromny i widzimy, że najmniej za jedną akcję trzeba zapłacić w przypadku spółki NG Games, bo tutaj zaledwie 18 groszy, DTX prawie 24 grosze, czy INTM ponad 34 grosze. I jeżeli chodzi o kolejne ważne informacje, to warto przypomnieć, które spółki współtworzą nam WIG Games, jeżeli patrzysz sobie przez pryzmat właśnie tego indeksu na kondycję spółek wchodzących w skład tego indeksu, jak również przez pryzmat całego sektora, no to warto wiedzieć, że współtworzy go 5 bardzo istotnych spółek. Jest to 11bit, CD Projekt, CA Games, Playway oraz TS Games. I jak widzimy, tutaj udział w indeksie
jeżeli chodzi o największą wartość, to jest to CD Projekt oraz TS Games. Jeżeli chodzi o udział w obrotach, również jest tutaj CD Projekt. Potem pozostałe spółki, jak widzimy, raczej nie mają szans w starciu z królem gamingu. Na szaro zaznaczone spółki, które zobaczymy sobie z WIG Games, bo przypominam, że cały czas to rotuje. Co tydzień mamy inne spółki i tak po kolei sobie po prostu to mieszamy. A jeżeli chodzi o spółki, które dobieram do naszego spotkania, to też są te spółki, które po prostu biorę dwie troszkę droższe pod względem ceny za poszczególną akcję i te również, gdzie ta wartość jest o wiele niższa i dzięki temu też po kolei z tygodnia na tydzień ta lista nam się kurczy. Dzięki temu obejrzymy sobie z biegiem czasu po prostu wszystkie spółki z zestawienia i o to właśnie nam systematycznie chodzi. I rozpocznijmy może od listy debiutantów. Zobaczmy, które spółki, które zadebiutowały w tym roku, dały zarobić w tym tygodniu, jak również od początku, od momentu, kiedy zadebiutowały najwięcej swoim inwestorom. Jak widzimy, czerwień tutaj ma przewagę, czyli wiemy już, że od początku raczej mamy wyniki ujemne, jeżeli chodzi o ten tydzień. Tylko Simteract dał powody do zadowolenia swoim inwestorom, bo widzimy, że odbił 5,26 na plusie, huge, bez zmian. Pozostałe spółki niestety na minusie, jak widzimy, najwięcej. Za to Noobs, bo aż 7,22 stracił w tym tygodniu. Call to Play 4,91, Incuvo 4,30, potem Punch Punk 3,53, Drago 3,20, Unilab 2,82 czy 2,61, LM Games i w ujęciu portfelowym mamy wynik ujemny minus 2,2%. Jeżeli chodzi o początku debiutu, popatrzmy, co tutaj ciekawego się wydarzyło. Drago utrzymuje rekord, czyli 76% na plusie, Unilab 63%, Megapixel 17%, Incuvo 7% czy BKD Games 5,43 i to jest debiutant oczywiście z tego tygodnia. Pozostałe spółki na minusie, w tym największą stratę generuje nam w tym momencie Atomic Jelly ponad 36%, Simteract ponad 34%, ponad 30% Call to Play czy Noobs 25-23% huge. Tak więc to są te największe straty i jak widzimy w ujęciu portfelowym od początku, odkąd mamy te zestawienia poszczególnych spółek, które debiutowały w tym roku, mamy wynik ujemny na poziomie minus 1,81, czyli jak widzimy spółki, które debiutowały w tym roku, raczej nie mają w większości przypadków tutaj możliwości pochwalić się jakimiś spektakularnymi wzrostami dla swoich inwestorów. I lecimy teraz już z poszczególnymi spółkami, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Pozostałe wyniki portfela pozostałych spółek zobaczymy sobie na końcu naszego spotkania. Przypominam, że pozostałe oczywiście spółki, które przygotowałem na dzisiejsze spotkanie, dostępne w przeglądzie sektorowym, na który również Cię serdecznie zapraszam. Przegląd sektorowy to jest 20 spotkań w miesiącu, ponad 200 walorów, które systematycznie sobie na tygodniu oglądamy i dostęp do niego masz bezpośrednio w komentarzach, jak również tutaj pod tym kaflem, tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam. A już wracam do pierwszych spółek, które dla dzisiaj przygotowałem. Zaczynamy od indeksu. Przypominam, że oglądamy spółki w interwale tygodniowym, czyli to jest nasz średni termin i pamiętaj, że to, co widzisz, jest moją prywatną opinią, prywatnym zdaniem. Nie sugerujesz tym dokonania własnej sytuacji i własnej analizy. Jeżeli chodzi o sam indeks, popatrzmy, jak on tutaj ciekawie się w tym momencie prezentuje, bo to jest ten poziom, który zaznaczyłem już bardzo dawno temu. Jak widzimy, on cały czas spełnia swoją zasadność, czy jak widzimy, jeżeli chodzi o podejście, cały czas bardzo ładnie nam tutaj pracuje. Mamy reteścik tych poziomów, no i wiemy, o co gram. Jeżeli oczywiście WIG Games jest silny, czyli te wszystkie spółki, które tutaj go współtworzą, jak również te, które ważą najwięcej, czyli na pewno potrzebujemy do tego silnego CD Projektu, no to wybicie tych poziomów, tak jak dla mnie, jest atak na retest poprzedniego tego wybicia i w konsekwencji, jeżeli by był rzeczywiście WIG Games silny, no to półweczka i ewentualna kontynuacja fazy wzrostowej. Z drugiej strony, jeżeli odpadną, no to gramy o typowego range'a, bo to jest struktura, jeżeli chodzi o to, co w tym momencie widzimy, typowo range'owa, mamy, jesteśmy na miejscu oporu i w tym momencie, jeżeli odpadniemy od tego oporu, to będziemy dogrywać półweczkę i w konsekwencji ewentualnego dół. Jeżeli by na przykład pojawiły się jakieś niespodziewane informacje, które mogłyby spowodować jakieś głębsze zejście korekcyjne na rynkach światowych i to na pewno warto uwzględnić również w swoim podejściu. Pierwszą spółką, którą sobie oglądamy, to będzie spółka Detalion Games. Popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego również w tym momencie na niej się prezentuje. Widzimy, że jeżeli chodzi o te zejście, które miało miejsce, to mamy spektakularny spadek, no bo przypominam, że są też śmiałkowie, którzy kupowali tą spółkę ponad 13 zł za jedną akcję, a ona zaledwie teraz kosztuje 3,65. No więc po tym gigantycznym zejściu w tym momencie przez ostatnie kilka tygodni mamy utrzymanie tych poziomów w okolicach 3,8, jak widzimy 3,65 na zamknięciu, tak więc wiemy, o co gramy. Gramy o to przede wszystkim, żeby spółka, jeżeli
Miałby to być już ostateczny dołek, przed nią to utrzymać tą strukturę i ewentualnie próbować podbijać przynajmniej do połówki, która też nie będzie prostą sprawą, no bo tu jest miejsce oporowe wynikające z poprzedniego ręcza i w konsekwencji rozjechanie tego poziomu to jest test okolic 5 zł. Jeżeli odpadną i zamkną się poniżej 3-3, no to sekwencyjnie wygląda to następująco, że zlecimy sobie potem 2-8, 2-3 i niestety ta faza pogłębiania straty będzie tutaj cały czas kontynuowana. Nie ma tutaj wolumenów, które bronią tych poziomów, jak widzimy, nie ma żadnych spektakularnych tutaj wystrzałów wolumenu, czyli niestety sentyment cały czas na gamingu jest negatywny, tak więc nie ma nic, co mogłoby również tutaj uskrzydlić tą spółkę, jeżeli sama nie będzie puszczać jakichś spektakularnych, ciekawych informacji. Kolejną ważną na pewno spółką jest Klabater, bo on tutaj zachowuje się również bardzo podobnie, gdyż jak przypominam, szczyt na tej spółce był również na poziomie, jak widzimy, ponad 11,90, nawet tutaj było wybijane. W tym momencie jest to zaledwie, jak widzimy, poziom 3,50. Jest to bardzo nisko od tych szczytów, czyli widzimy, że ci wszyscy, którzy cały czas siedzą na tych poziomach, już są bardzo, bardzo mocno w plecy. Głębokie straty w tym momencie potwierdzili swoją słabość, uderzając z powrotem w test 3,50 i widzimy, że jeżeli teraz Klabater będzie chciał kontrolować tą fazę spadkową, a jak na razie no nic nie zapowiada jakiejś spektakularnej zmiany, bo jeżeli mieliby odwracać, to muszą to robić już, bo jeżeli tego nie zrobią, to niestety lecą na połówkę i w konsekwencji mogą spaść nawet na 2,5. A jeżeli będą odwracać, no to gramy o powrót do połówki i w konsekwencji znów powrót pod 4,40, 4,50. To jest ważna strefa w tym momencie już oporu, a nie wsparcie. Tak więc jeżeli oni rozjadą te poziomy, no to wtedy ewentualnie Klabater może nam przypuścić akcję na połówkę i w konsekwencji wyższą strukturę, ale dopóki tego nie nastąpi, nie pokaże nam siły, nie pokaże nam tutaj wolumenów, niestety wygląda to źle, a nawet bardzo źle. Kolejną spółką jest Skin Wallet. Popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o tą spółkę. Mamy ukiszenie. Kilka tygodni, dokładnie 3 tygodnie, nawet 4, jeżeli patrzymy na to zejście tutaj w miejscu, czyli testujemy, można powiedzieć, ten dołek w okolicach 22-20 zł. To jest ta strefka. Jeżeli ona pęknie, no to jak dla mnie lecimy niżej, w okolice nawet 15 zł. Z drugiej strony, jeżeli utrzymają i nawet będą chcieli ukisić tutaj przez pewien czas, nie jest to absolutnie nic negatywnego dla tej spółki. Myślę, że tutaj by było dosyć ciekawe to pod kątem ewentualnego akumulowania kapitału na tej spółce, pod kątem ewentualnych potem przyszłych ciekawych, pozytywnych rozgrywek. Wiadomo, że jeżeli będzie słabość, będą tutaj zrzucający podaż, będzie przejmować kontrolę, no to wiadomo, że będą pogłębiać tą fazę spadkową. Z drugiej strony, jeżeli będą wybijać nam do połóweczki, no to wykonają ten ruch powrotny i jak będzie tutaj wolumen, który będzie chciał się uskrzydlić na tej spółce, no to będą uderzać w konsekwencji na wyższą strukturę cenową, nawet może w długim terminie podejść z powrotem pod 37, jeżeli oczywiście sentyment na gamingu na to pozwoli, a wiemy, że na razie jest cały czas negatywny. Tibul jako kolejna ciekawa spółka, popatrzmy, w interwale tygodniowym mamy utrzymanie, popatrzmy. To jest ta połówka, która cały czas nas trzyma, czyli wiemy, o co gramy. Jeżeli odpadniemy poniżej niej, to jak dla mnie dogrywamy range'a, czyli gramy na test 19. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy silni, jeżeli chodzi o Tibul, to gramy o to, żeby w konsekwencji w końcu uderzyć ponownie w okolice 26 zł. Wątpię, żeby to rozjechali bez żadnych informacji. Będzie im to ciężko zrobić, gdyż jest to typowa strefa podażowa. Jeżeli chodzi o kolejną już bardzo istotną spółkę, bo wiemy, że to jest wicekról WIG Games, jest to TS Games, jak widzimy, który walczy tutaj z tą strefą, którą postawiłem już bardzo dawno temu. Jak widzimy, przez parę tygodni cały czas jest ona zasadna, spełnia swoją funkcję oporu, czyli dopóki nie będzie tutaj silnego popytu rozjeżdżającą tych wszystkich, którzy tutaj sprzedają, no to wiadomo, że nie zobaczymy nic więcej, będzie tutaj mielonka, która oczywiście jest pozytywna, no bo dopóki nie mamy odpadnięcia negatywnego poniżej 515, nie zamykamy się, nie testujemy tego poziomu wsparcia, który jest tutaj, no to wiadomo, że piłeczka w grze, bo utrzymanie tej struktury rężowej daje nam tutaj cień nadziei na to, że jak pojawi się wolumen, to po konsekwencji rozjadą impetem właśnie ten poziom, uderzając nawet w półweczkę i w konsekwencji okolice 620 zł. Na razie oczywiście musimy to obserwować na bieżąco. No i na zestarek zostaje nam Elevenbit, który wygląda negatywnie, bo widzimy, że tutaj ta linia, która jest poprowadzona trendu spadkowego w tak krótkim okresie czasu, widzimy, że cały czas trzyma niestety nam te spadki. Widzimy również, że w tym momencie jesteśmy na teście połówki, jak odpadną, no tak dla mnie to jest na test tego poziomu wsparcia, który jest kluczowym wręcz nad załamaniem tego całego układu, który się rozrysował nam na 11-bit, jest to już negatywne, czyli jeżeli 11-bit chce nam pokazać siłę, to mają wracać i zamykać się powyżej 450 zł, jeżeli by tego dokonali, to atak na połówkę i w konsekwencji na atak na psychologiczną barierę 500 zł mógłby 11-bit oczywiście przypuścić, no ale to do tego potrzebujemy przede wszystkim silnych wolumenów i pozytywnego sentymentu również
informacji, które spółka można w przyszłości puszczać. I lecimy teraz z wynikami portfela. Popatrzmy sobie, co tutaj ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o spółki, które już były z nami o wiele wcześniej. Widzimy, że w tym tygodniu najwięcej swoim inwestorom dał zarobić StarWorld, bo ponad 11,40%, The Distance 5,53%, Simfabrik 5,49%, NG Games 5,39%, potem mamy Games Operator 5%, Vivid 4%, TS Games 3,28%, czy One More 3,15%. To są te największe wzrosty, czyli sam widzisz, że na 59 spółek w tym zestawieniu mamy bardzo skromne te wzrosty i tylko 20 spółek, które jest na plusie, dwie bez zmian. Jeżeli chodzi o największe spadki w tym zestawieniu, w tym tygodniu, to widzimy, że najwięcej oberwał Klabater, tracąc ponad 17%, PP Games 14%, Allianz 13%, 11% Shockwork, Movie Games 10%, True Games 8%, 7-Level 7%, 7% również traci DTX, Neurone, Redzik, Kubik 6-10%, czyli widzimy, że pomimo Gamescomu, który gdzieś powoli wywołał jakieś pozytywne odbicie na naszym gamingu, no to niestety z powrotem wszystko wraca do normy, no bo sentyment jakby nie było cały czas niestety jest negatywny. W ujęciu portfelowym ten tydzień kończymy z wynikiem minus 2,22%. No jak widzimy, wygląda to po prostu słabo i wygląda to źle. Jeżeli chodzi o wyniki od początku roku, popatrzmy, na 59 spółek zaledwie 10 jest na plusie. W tym, jak widzimy, dwucyfrowo rośnie dosłownie nam tutaj 7 spółek. Najmocniej Artifex 68%, Art Games 38%, Boombeat 29%, 23% Play to Chill, The Distance 20, 14 CA Games, Infoscan 11, 9 Warsaw, Far 51 6,5, ITS Games zaledwie 0,09 od początku roku. No to porównując to nawet z wczorajszym naszym przeglądzie, gdzie widzieliśmy sektor bankowy, no to po prostu jest totalna przepaść. Za to największe zejścia korekcyjne, największe spadki od początku roku, wręcz a nie korekty, wykonał BLK, czyli Blockchain Lab, 74% na minusie, Shockwork 68%, Alias 67%, 59% Detalion Games, PB Games 58%, 53% Skin Wallet, Alien Games 50%, powyżej 40%, Sherry, One More, Polestar, Kubik, Pyramid, Neurone, Duality, NTM, Drageus, potem Klabater i oraz The Dust i jak widzimy ponad 30%. Pozostałe spółki możesz sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. Jest tego bardzo, bardzo dużo. Masa spółek jest na przepotężnych stratach, przepotężnych zejściach korekcyjnych, tak więc będziemy mieć z czego wybierać, jeżeli oczywiście już przejdzie czas na gaming. Zobaczymy, czy będzie ten rok, czy niestety trzeba będzie poczekać jeszcze troszkę dłużej, bo mamy kolejny poziom minimum tutaj osiągnięty w wyniku od początku roku, może nie rekordowy, ale nie wygląda to zbyt pozytywnie, bo widzimy, że to jest poziom minus 22,71, tak więc tak to wygląda. Ja już na kontynuację zapraszam się na przykład sektorowy, daj znać w komentarzu, jakie spółki gamingowe według Ciebie warte są uwagi w najbliższych tygodniach, jak również miesiącach i kiedy w końcu ten pozytywny sentyment na gamingu mógłby się pojawić. Pozdrawiam Cię serdecznie, trzymaj się, na razie, hej.